I dzień dobry wam, moi drodzy widzowie. Dopiero teraz mi się pojawiła kamerka. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deforesta. Przesunę sobie jeszcze mikrofon, bo jestem niezorganizowany. Ze mną dzisiaj oczywiście... Ja. I... Wojtas. No, nasza kolej była, ale żeście trochę chyba zapomnieli. 10 sekund im to zajęło. Jest okej, słuchajcie. Dzisiaj będziemy robić bardzo ważną rzecz. Bo już dzisiaj jest Wojtas, więc dzisiaj możemy robić ważne rzeczy. Możemy zdobywać item... No jest Wojtas, dlatego ludzie się palą. Ogólnie dzisiaj zdobywamy czekan. Idziemy po czekan do jaskini. Jaskinia jest z czekanem o tam. Ogólnie budowaliśmy przez 3 godziny tutaj w tej bazie i efekt wygląda tak, że mamy tutaj podwójny mur, żeby Wojtas nie wypadał. Duże ognisko i pułapki kilka porozstawianych i jest ok. Na króliczki. No, dokładnie. Tak w ogóle stary uświadomiłem, że mam dwie takie same koszulki i tak się złożyło, że mam je 2 dni pod rząd, jedną po drugiej i teraz będzie wyglądało, jakbym się nie przebierał. O nie, przepraszam za to. Oj, zdarza się. Dobra, nieważne, chodźmy dalej. Jesteście świadomi sytuacji. Okej. Okay. To dzisiaj nas pan Kurhan prowadzi, nie tyle wiesz. Królika gonię. Dobra. Chodź Wojtas, bo idziemy do jaskini. Wojtas. Czekaj was, na się. Jezus Maria, on tam poszedł do tego krateru. Nawet mur go nie zatrzyma. Nie mogę wyjść. No to przecież żeś się rozpędzi z górki. Nie wpadaj do środka. Gdzie ty robisz? Co ty robisz? Aha. Czekaj, ja się ustawię tak, żeby widzieć, jak Wojtas spada. Nie spadł. No, szkoda. Dobra. Zamknąłem taką drogę, chodźmy panowie. Chodźcie za mną. Gdzie on tam już poszedł w ogóle? Poszedł bez nas. Chyba jesteśmy na jedzeni, chyba mamy energię. Jest w porządku? Jest w porządku. To mi się podoba. Mamy... To było wejście przy domku jakim jakby. Tak, musisz iść tam, jak są te drzewa naprzeciwko ciebie i tam jest taki namiot i tam jest wejście do jaskini. Więc no tak się złożyło, że mamy bliziutko od razu bazę jaskini. W ogóle ta baza wyszła nam bardzo ładnie, chciałbym powiedzieć. I też drugą mamy na biomie zimowym. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to oczywiście wie. Budowane bez Wojtazu. Tak, bo Wojtas sobie poszedł. Mamy zamiar się wspinać też na tę górę, ale to w jakimś bonusowym odcineczku. Tak, w jakimś bonusowym odcinku spróbujemy. Jak się uda, to wam go oczywiście nie wstawię, bo to szkoda gadać wtedy. Jest tu gdzieś ten domek? Tam dalej. Nie wiem. Aha, są namioty, czyli jest dobrze. Czyli mamy czy ja wszystko. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak mi samochód jeździ tam, bo okno mam otwarte i jakiś cep jeździ. Okej, okay, jest jaskinie, udało się. To czekamy na Wojtaza. Nie, schodź jeszcze. Gdzieś ty tam poszedł. Wojtas, idziesz? Idę. Gdzie ty tam jesteś? O Jezus Maria, moje włosy. Czekaj, to ja do niego będę z łuku strzelał. Strzelaj do niego z łuku. Strzelaj. Strzelaj. Idą cię walne. Dobra, idziemy. A, ma, uderzył mnie. Aż lagów dostałem. Zawsze tak jest w myśl. Podać, jak tam życie wam minie? No właśnie sobie zaskoczyłem z liny. A jak tam u was? A dobrze, dobrze. W ogóle jeszcze sobie wykraftowałem w międzyczasie siekierę przez przypadek kamienną i naprawiaka i dzidę i zdobyłem pałkę tego gościa. Przez przypadek. Przez przypadek, bo miałem zrobić z tego naprawiaka i zrobiłem kamienną sieksę. Kurwa, znaczy kuźwa. Będziesz ten... Będę cenzurował. Będziesz cenzurował. Dobra, no prawie spadłem i umarłem, na przykro mi. Tam jest woda na dole? Tak. Na pewno? Nie. Gdzie jesteś? Tutaj. No gdzie byście tam poszli bez mnie? No. O nie, dzieciu, czekaj, nie spadź, ja mam łuk. Wierzę głęboko w to, że tam jest woda. Oj, tak. Dobra, nie ma tam żadnej wody. Poczekam sobie. Musicie poczekać na mnie. Ty spadłaś właśnie? Nie.
8. No jest woda. A, o to ci chodziło. Łuk mam przecież. O, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie. Siema! Dobra, no zapiszę. Jest tu coś fajnego? Sobie. Jest paliwo. O, można sobie zapisać. I chyba przejść się dalej. Ja dostałem laga normalnie. No ja to też. Są te dzieci. Zabiję. No oby. O nie, czemu zabiłeś dzieci? Bo to nie takie dzieci. Nie takie dzieci. Okej. Okej, jesteśmy tutaj. Jesteśmy. W tym takim miejscu śmiesznym. Uważajcie, żebyście nie pospadali, bo ktoś zaskoczy. Nie, nie idzie. No idź. O, tam jest helikopter, ten. Maczetę można znaleźć. Właśnie myśmy nigdy nie wzięli tej maczety, myśmy są głupi jak buty normalnie. Zabraliśmy kiedyś. Dobra. Tu jest też skrzynia. A w skrzyni nie ma kompletnie niczego. To są skrzynia z klarami. Jezus Maria, jak ja słyszę, jak on napierdziela w tą klawiaturę. Tę klawiaturę. Proszę, jakie piękne zdjęcie. O, mam zaznaczoną część pistoletu. No. Koło drzewa jest. O, cześć. Ameryka odkrył. No, wcześniej tego nikt nie wiedział na pewno na tym świecie. Nikt. Dobra, możemy wejść tutaj teraz. To jest dalsza część jaskini. Nie wiem tylko, gdzie się... Nie chciałem się odzywać, jak miałem lagi, bo prawdopodobnie mi ucięło, ale mówię, nie wiem, gdzie jest sprzęt do nurkowania. Jakieś jaskini. Jakoś się znajdzie. Dobra, powiem tak. Dobra, tutaj jest na tyle, że można... A, jednak nie. Nie polecam skakać. Nie, no mało by. Dobra. I już po nim. Elegancko. To mi się podoba. Wyrzejcie na diody. O, z niego można, można hajs by tego. To ognisko tutaj. Gdzie teraz? Teraz? Tędy. Tam mam. Gdzie? Tutaj, w górę. No nie spadnijcie. To można tak błyskotliwie wpaść do wody ładnie. A potem tam wejść liną. No, można było tak zrobić, bo to by się fajnie wydało. Chodź. Przeskocz, nie spadnij. Dobra, na luzie. Będą kolejni. No to ładnie. Teraz ten. Dawno bym wyszedł. O Jezu, ty jak się rzuciły. O, dwójka. O, czekaj. Mocy. Ojeju, leżę. Nowy. Nie no, bo miałem mało HP, nie? No to wiadomo. Ja ci podniosę szybko. A oni żyją Wojta jeszcze? Sobie poradzi. No jeden żyje. Znaczy żył chyba. O, lagi. Lagi. Już zdech? Nie, żyje. Nie. Wojta. Odsuńcie się! Aha. Nie żyje. Tu jest czekan. Jeszcze go podpaliłem. Nie wolno. O, jest czekan, nice. To tak, wchodzimy. Jak? Ha, reklama piły mechanicznej. Gdzie ten czekan? Tutaj, o. To dawno się nie grało. No, chyba z 2 lata. Czekaj, gdzie ja idę? Wojta. Wow. Długo to Wojta, gdzie ty lezasz? Poszedł tam. Tam będzie chyba wyjście już nie wiem. Dziku. Ała. Mocy. Mocy. Thank you.
Oj, sorry. Au! Może leczę się, a ten nie bije. Dobra, jest. Dobrze, znaczy dobrze. Okej. Okay. Leży? Dech, dobrze, bardzo ładnie. Ja się zapłacę zespołowo. Co tu tak dużo tych badyli? No. Umyć się można. Bardzo chętnie. Poczekajcie, bo trzeba odpocząć może. Wojtas, spokojnie, spokojnie, nie uderzaj tak. Czekajmy, trzeba odpocząć. Zbieram batoniki z ziemi. Właśnie. Są batoniki? Batoniki. Gdzie? Nie ma tu batoni. Były, pozbierałem. O ty frajer. Udaję je jednego. Nie. Dobra, będziemy jeść gdzie indziej. Chcesz? Aha, muszę Udaję sobie go wziąć do ręki, tego czekana. No. Nie da się automatycznie. A co? A jakby ty byś chciał się wziąć, to by ci się automatycznie wyjął? No. A co ty myślałeś, Renie? I wyjście na górę. Mina. O, są liny, nice. No, czyli mamy czekan, to mi się podoba. W sumie to można już iść od razu w stronę jakiejś następnej jaskini, bo to było szybciutkie i łatwiutkie. To, sprzęt do narkowania. No, na przykład. No tak. Tylko trzeba znaleźć się z kimś. I pyk, i elegancko, i wyszliśmy na powierzchnię. Tylko wiesz co? Trzeba coś zjeść. I to jak najszybciej. Jak to się nazywało? Co się nazywało? No ten sprzęt do notowania po angielsku. A myślisz, że ja to wiem? Dobra, teraz moja kolej, żeby zostać kanibalem. Chociaż ja już chyba jadłem. Masz na Wojtas, nie podpal się znowu. O nie, deszcz zaczął padać. Szybciej niech się to robi. Bo mój organizm zaraz umrze, o. Możesz. Jezus, tym się w ogóle nie najesz. Co się tak czarno-biało zrobiło? O. Bo zostałeś kanibalem. Tak? Zatrułeś się. Nie, to chyba było od tego, że zażarłem nogę kanibala. Aha. Takie coś. Teraz taki efekt jest. No i to i tak muszę jeszcze zjeść, bo to za dużo mi nie dało. Macie leki? No mam. To daj trochę. Zaraz. O, kanibal z latarką. Wracaj tu! No masz? Mam. Jezus, rzucili się na nas. Fajnie. Umrę zaraz. Dopadnę tego kanibala z latarką, gdziekolwiek on pula. Nie, spiął się na drzewo. Dobra, spokojnie, powolutku. On skacze po drzewach. Ja sobie jem, oni się biją. Co za ty? Wrzucił ogromnie. Dobra, masz te tabletki? Jezus! No mam. Daj, bo ja umrę teraz. Śmierć, ja już umieram. Ty, bo się na niego dwóch rzuciło. Wojtas, weź ich, ściągnij do nas. Proszę, znaczy, popatrz. Ja mam jedno pacnięcie i nie żyję. Nie wiem, no to teraz może dwa. Niech nie pasają. Żółw! Co? O, żółw. Zabijcie żółwia, bo są skorupy potrzebne. Pójdź, Walerze, no wiedziałem. Czekaj, nie chciałem nie używać tych leków od razu. Zabij go, zabij tego. Bo widzicie, tak to się kończy. Trzeba było od razu użyć leków, a w sumie teraz się uleczę przynajmniej. Wlaliście im? Jeszcze jeden. O nie, a ten stał.
ciebie tutaj podniosę. O nie, padłem. Ja twój osobisty lekarz jestem. Medyk. No. Tak wyszło. Podnieś mnie coś, bo nie chcę mam patrzeć. Dobra, to na o, kości ich trzeba zająć. Żółw ja! Jaki żółw? Jak to na tak to skończyć w pizie? No. Tak szczerze, ten żółw mi zniknął. Jak go wypierdzieliło 10 metrów od ciebie w drzewo? Ja tego szkoda, że nie widziałem. O Jezu, nie. Dobra, pięknie. Wow. Prawie. O Jezu, mam jego głowę. Uwaga, kolejny kanibabol. Kuźwa, no. Gdzie on? Dwóch. Trzech nawet bym rzekł. Trzeba będzie się w jaskini schować, bo to... Uwaga. Jeszcze nie mówię. Wojta, sklepiemy się, a ty se ekwipunek przeglądasz. Jak się wlazł. No gościu, co ty robisz? Uzdolniony. Dobra. Jakoś przeżyłem. Dobra, ja się leczę. Nie, słuchajcie, w sumie to na tyle w tym odcinku. Bo to nie ma co gadać więcej. W następnym idziemy po sprzęt do nurkowania. I nie wiem, coś tam jeszcze się wymyśli. Tak więc do zobaczenia, na razie i pa pa.